Dzień dobry, cześć. Ja mam na imię Szymon i witam was na kanale Gram do Kawy. Moi drodzy, dzisiaj wracamy sobie do naszej przygody w świecie Fallout Sonora. Ostatni odcinek zakończyliśmy tutaj w Garage City. Mamy eskortować pana młodego, który się nazywał... Wiecie, jak to ze mną jest. Nie pamiętam, jak się nazywał. Ale dzieciaczka stąd mamy eskortować do Rufusa. O dziwo, Rufusa imię pamiętam. Eugene? Eugene, możliwe, że to Eugene. W The Walking Dead był też Eugene, który był mózgiem. W każdym razie mamy go eskortować do Rufusa, do Rangersów, jako jego zastępstwo przyszłe, jak Rufus przejdzie na emeryturę. Ale w związku z tym, że mamy blisko, to wybiorę się najpierw do Szakali. Będziemy mieć blisko, być może jeszcze nawet zahaczymy o willę, zobaczymy, jak się dzisiejszy odcinek potoczy, żeby porozmawiać z uwolnioną rodziną już po jej... O, dzień dobry. Już po jej uwolnieniu. A tymczasem mamy małe spotkanie. I po spotkaniu lecimy dalej. Nie ma się co zatrzymywać. Już wspomniałem, być może udamy się potem do willi, żeby... porozmawiać z rodziną po tym, jak już ich uwolniono, bo jesteśmy w zasadzie na miejscu, więc dlaczego nie? Nie będziemy musieli później po prostu wracać od Rangersów, więc o tyle to wydaje się być przyjemniejsze rozwiązanie. A tymczasem lecimy dalej, miejmy nadzieję, że już bez przeszkód, a jednak... O! I teraz już mamy szakali. O kurczaki. No dobra, jeszcze mnie zatruł. Ale wiecie co? Ich sobie odpuszczę. To będzie stanowczo zbyt długie spotkanie. Ja wiem, że nie mają dzidy, które potencjalnie mógłbym sobie wziąć na sprzedaż, ale akurat teraz sobie to spotkanie odpuszczę. Wydaje mi się, że i tak stosunkowo dużo spotkań podczas podróży przez pustkowia nie jest przeze mnie opuszczanych, więc kto jedno sobie darujemy, to się chyba nic nie stanie. Dobra, rzeczywiście mamy dwóch pomocników, jak też sugerował mi Doug w komentarzach. Co mnie niejako cieszy, zamieniam sobie broń na rewolwer. To są dzicy ludzie, korzystają z prymitywnej broni, więc to powinno nam zdecydowanie wystarczyć. Zapiszmy jeszcze raz grę po uleczeniu. Myślę, że można ruszać. Oczywiście, jak to ja, najchętniej to bym z buta wszedł przez frontowe drzwi. Nie wiem, no tam, o, to jakieś naboje leżą w środku. Nie wiem natomiast, czy jest to do końca dobre rozwiązanie. Czy oni siedzą pod ziemią? Kurczę, oni chyba siedzą pod ziemią. No dobra, to zobaczmy, co tam się dzieje. Pułapka, mam was. No dobra, ten w las. A i tej nie zauważyłem. Error, uszkodziłem sobie nogę prawdopodobnie. Okej, udało mi się wyleczyć, to już coś. No, te naboje kuszą. Więc pytanie, czy tam przodkiem nie ma pułapki? Nie ma, o dziwo. Nabój 308 mm. 308 mm? To dobrze mówię? Co to jest za nabój? Ach, to ten. No dobrze. I to by było na tyle. O, dobra, tutaj mam jakiś otwarty kanał. To miejsce pogrąża się w ciemności. Wieje stamtąd wilgocią i zgnilizną. Widzę, że to jest jedyny otwarty kanał, więc tu zapewne trzeba będzie użyć liny, żeby się tam dostać. Nie róbcie sobie żartów. No już myślałem, że nie mam liny. A ta pułapka, na której żeśmy wpadli, to je można podnieść na przykład z ziemi? Dezaktywowana zardzewiała pułapka domowej roboty nie stwarza niebezpieczeństwa. Nie można. Okej. No to wchodzimy. Plemienne znaki. Co prawda zrobione ze znaku stop, ale zawsze. Widzisz totem plemienia zrobiony z czaszek i tego, co dzicy uważają za śmieci, ale w tej kwestii nie wszystko. Nie ze wszystkim możesz się zgodzić. Okej. Możemy pójść do góry i tam już mamy chyba ludność, a możemy też chyba pójść w dół, bo tu mamy jeszcze więcej ludności. Oj, ciekawe, czy będą w ogóle chcieli rozmawiać. Nie
sądzę, prawdę mówiąc. Tu jest jakiś... A, tu jest chyba jakiś więzień. Cześć. Okej, nie chcesz rozmawiać. Dobra, i się wycofamy. No i git. No właśnie o to chodziło. Bierzemy wszystko, może oprócz kamienia. Kamienie nam niespecjalnie są potrzebne. Uuu, 5 naboi, 10 mm. To już coś. Co tu mamy? Klucz szakali i dzidę. Klucz jest pewnie potrzebny do uwolnienia tego gościa. A może otwiera też wszystkie pomieszczenia tutaj? Zaraz zobaczymy. Tak jest. To otwarte. O, strzelba. Dzień dobry. Czy ja mam duży udźwig jeszcze? O, jeszcze trochę mam, to ja tu trochę pozbieram rzeczy. Dobra. Pożądalu. Cyk. Co my tu mamy? Kolejną amunicję. Nie plączcie mi się pod nogami, panowie. To jest amunicja do strzelby. Tu jest kolejna dzida. Nóż i... Nóż i co? Odsuńcie się. No co żeś mi tak włazisz, chłopie, tutaj? Granat odłamkowy? Wezmę sobie. Nie wiem, czy się przyda do walki, ale być może przyda się na sprzedaż. Może on też nam pomoże, jak go uwolnimy. Cześć. Zostaw mnie, brudny dzikusie. Cholera, nie jesteś dzikusem, prawda? Czy ciebie też złapały te cholerne szakale? No. W pewnym sensie. O, myślałem, że nigdy już nie zobaczę normalnej osoby. No to masz szczęście, kolego. Słuchaj, muszę się stąd wydostać. Pomóż mi. Moi przyjaciele strażnicy nie zapomną tej pomocy. O, to Ranger jest! Ale to chyba nie jest ten, z którym się komunikowałem przez radio. To może być ten? Co wiesz o tych norach? Prawie nic nie widziałem, ale uważaj, na powierzchni. Wokół chaty jest mnóstwo pułapek. Co ty nie powiesz, a myślisz, że wszedłem tu którędy? Powiedz mi, jak się tutaj dostałeś? Mój zespół badał te okolice, ale te przebiegłe sukinsyny zastawiły na nas pułapkę. Tylko ja przeżyłem. Te ziemie są zbyt opuszczone i dzikie, by strażnicy byli nimi zainteresowani. Masz oko na kłamstwa. Ha. Dowódcy myśleli, że szakale będą dobrym powodem do zawarcia umowy z sąsiednim miastem, odpowiada strażnik. Czyli chyba z Garage City. Jakiej umowy? Lokalne osady cierpią z powodu szakali. Gdybyśmy się ich pozbyli, podnieślibyśmy naszą reputację w sąsiednich osadach, ale co więcej, moglibyśmy narzucić im lukratywny kontrakt. Najpierw musimy zabrać strategiczne informacje o wrogu i terenie. Ale co powiesz na to, że przestaniesz gadać i wydostaniesz nas stąd najszybciej jak się da? Możesz chodzić? Ledwo. Szakale poraniły mi nogi, mówi strażnik. Czy możesz uleczyć te rany? Jeśli nie, znajdź mój stymulant. Któryś z dzikusów musiał go wziąć. O, dobra, spróbujmy go najpierw uleczyć. Już i tak wygląda zdrowo. A co z torbą lekarską, którą mam? Czy nie mam? Mam. Nie na ścianie tego użyj, tylko na nim. O, bardzo proszę, zmarnowałem ją co prawda, ale udało się. To już wiemy, do czego służą torby lekarskie. Czy możesz chodzić? Myślę, że tak, przynajmniej mogę się stąd wydostać. Dobra. Jest za wcześnie na wyjazd. Dobra, możesz walczyć? Tylko jeśli dasz mi broń. Szakale zabrały mi cały mój dobytek, łącznie z karabinem. Może być wszędzie. To dobra. Mogę ci dać broń. Mogę mu dać tę strzelbę, którą znalazłem. Albo nie mogę. Ta postać nie może z tobą handlować. Czekajcie, a jak ją załaduję? To ona teraz będzie osobno. Miałem dwie, nie wiem, może dlatego. Może to głupi pomysł, ale znałem, że warto sprawdzić. Broń powinna być używana w trybie walki, gdy trzymasz ją przy sobie. Co?
Okej, okay, nie mogę mu dać tej broni. Nic innego nie mam, panie. Karabin? Karabinu ci nie dam, zwariowałeś? No trudno, to czekaj tutaj, przyjdę po ciebie, jak skończymy zabawę. A tymczasem... chodźmy. Tu będzie fajnie. Ile ich tu jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i coś tam jeszcze niżej. Dobra. Lecimy. Nie ma co się obijać. Nie, lepiej, żeby przeciwnik zaczął walkę. O, właśnie. Dlaczego? Dlatego, że teraz będę miał dwie kolejki z rzędu na to, żeby nie trafiać z pistoletu. Niewiarygodne. Podpowiedzieliście mi w komentarzach, chyba Dag tu napisał, żeby oszczędzić. Ale jak masz 17% szans na trafienie, to oczywiście trafisz, nie? Pewnie, że tak. Chyba Dag to podpowiedział, żeby nie zabijać dzieci, bo wtedy nie dostaniemy perka... Oni sobie mogą zabijać. To mnie nie interesuje, ale ja nie chcę dzieciom zadawać żadnych obrażeń, bo nie chciałbym zarobić dzieciobójcy. To mi stanowczo obniży reputację i... zamistego. Kości. Na tym stole szakale przygotowują jedzenie. O, kanibale, okej. Okay. Czy mnie to przeraża? Chyba nie. Mogłoby zdecydowanie, ale jakoś tak... Różni ludzie żyją na tym świecie. Chyba kiedyś była taka akcja w Niemczech? Nie jestem pewien dokładnie gdzie. Że się dwóch... jeszcze w siebie strzeliłem. Że się dwóch chłopów się umówiło, że jeden zje drugiego. Coś mi się kojarzy, że była taka akcja. Brawo. No, 69% szansy to widzę hardcore. Zatrułam... pewnie jakimiś zatrutymi nożami rzuca. Dawaj. Dobrze! Dziecka nie ruszam, okej. Okay. Koniec. Co tu mamy? Noże, dzidy, ładnie. Ogon rad skorpiona mnie nie interesuje, bo ciężki, a... przynajmniej taki był w Falloutie 2. Ciężki, a niewiele warty. Tu jeszcze jednej osoby nie przeszukałem. Nóż, dobra, to wszystko pójdzie na sprzedaż oczywiście, więc... Co to jest? Kamień. To? Rusz się, chłopie. Nie, też kamień. Tak. O, jest ich tutaj trochę, muszę przyznać. No dobrze by było coś zjeść, tak myślę. 19 robaków mam, no to kilka mogę zjeść. One nie za wiele przywracają życia, ale leczyć się nie mogę jeszcze. Ale mogę użyć pierwszej pomocy. To zawsze, nie dość, że trochę punktów doświadczenia, to jeszcze parę przywróconych punktów zdrowia. Oczywiście jak się uda, bo jednak pierwszą pomoc mam stosunkowo nisko, nie to co lekarz i... I działa to jak działa. Dobra, dwa razy się udało. Trzeci sobie chyba... A, dobra. Już. Dobra, jest trzeci raz, okej. Okay. Zapisujemy zatem i lecimy dalej z nimi. Odsuńcie się, bo to jest rzecz jakaś. O, steampack, to od tego steampacka mu chodziło, ale już go wyleczyłem bez steampacka. Chociaż kurczę, to teraz jak się nad tym co to jest? Co to jest, jakiś symbol krypty 15? Coś czuję, że jest to jakieś nawiązanie do lore, którego nie kojarzę. Czy wiem, że szakale się pojawiały chyba w trzecim Falloutie, czy New Vegas? Nie pamiętam. Ale czy oni mieli coś wspólnego z kryptą 15? Tego nie wiem. W każdym razie tu widzę chyba jakąś przywódczynię. Wściekła suka. Ha! Super opis. Polecam.
Elegancko, tak się zaczyna walki. Dziecko do mnie kamieniem rzuca. Dobra, zrobimy tak. Nasi stoją w bezpiecznej odległości, więc mogą, o właśnie, spokojnie oddawać strzały. Tamci już też się zbiegają, oni mają daleko, tam są przynajmniej dwie kolejki, zanim oni dobiegną. Może by jakbyś jednak trafiał coś. No ci się tam kamieniami rzucają. Dawaj, położysz ją? Nie położysz. Oj, jeden mój sprzymierzeniec już padł. Drugi powinien mieć właściwie prawie pełne życie. Ale zaraz to nie będzie miał tego pełnego życia. 21 na 4. Oj, oj, oj. Okay. Tragedii nie ma. Ale zaraz będzie. Dobra, przynajmniej już się o dzieci nie muszę martwić. O kurde. Dobra, to teraz mamy problem. Ja teraz zaryzykuję. Mianowicie, zrobimy tak. Jeden został na nogach. Dobrze, że mnie teraz nie zabił, bo to by było przecież masakrycznie śmieszne. Dobra, mamy steampacka. Możemy się trochę podleczyć tymi robakami, co mamy. Muta owoca możemy zjeść. Teoretycznie powinniśmy dać radę. Trzy osoby naraz granatem. To jest siła. Dlaczego jak grałem throw only w Fallouta 2, to granaty nie miały takiej mocy? Ja się pytam, dlaczego? 78% szans. No nie, no, podejdziemy odrobinkę. Ale mi przysolił. Wszyscy. Szkoda tych gości, co nie przeżyli, co ze mną przyszli, no ale wszystkiego mieć nie można. Ja tych wszystkich dzit to pewnie nawet nie uniosę. Będę tu musiał pewnie wrócić. Tak coś czuję. No ale trudno się mówi. Strzelbę miał, dobra. Chociaż może zbiorę tego całego luta. Kamienia nie chcę. Ten miał pistolet, no dobra. Zawsze coś, naboi 75-10 mm, super, to mi się podoba. Woda oczyszczona, weźmy, już nie zmieszczę, no. Trudno. Co to tutaj się dzieje, co to jest? Struktura plemienna do celów rytualnych. Okej, chyba nic więcej tu nie ma. Zdawać by się mogło. Tu jest jeszcze jeden, polecimy po niego. Jest tam jeszcze jakaś drabinka do góry, może tam jest kontynuacja. Podejdę, dlatego żeby mieć tą szansę na trafienie, bo mogę się ruszyć jeszcze, jeszcze jeden raz później. Okej, okay, teraz odejdę. O, widzisz. Taktyka, człowieku, taktyka. Ile w ogóle doświadczenia wtedy zdobyłem? Pewnie sporo. Nie zwróciłem uwagi, ale to musiało być sporo. 233 za tą za tę końcówkę. A, to dlatego, że oni dużo powalali, nie? No nic, i tak brakuje mi niecałe 700 do kolejnego poziomu. Co to? Naszyjnik. Pewnie się do czegoś przyda. Co ja mogę zostawić? Może te noże bym zostawił? Ile teraz tych noży wezmę? Ze dwa? Okej, okay, no dzidy nie wezmę. Może się wrócę po to, a może nie, zobaczymy. Najpierw trzeba zbadać, co jest u góry.
A, tu było wejście z tej strony. A, widzisz, kolego, dobra. Pytanie, czy było dostępne przed tym, zanim nim wyszedłem? Ciężko stwierdzić już teraz. Musiałbym wczytać grę i zobaczyć. A wiecie co, zanim pójdziemy dalej, tak z głupa, sprawdźmy to. Czy ja mogłem tędy wejść na początku samym? Dobra, idź tam, nie marudź. Mogłem. Czyli od tej strony też mogliśmy wejść? Dobra. Chodź, panie Ranger, idziemy stąd. Chodźmy stąd. A, kurde, dobra, on teraz dołączył do. On teraz dołączył do ekipy i ja mu teraz mogłem przekazać tę broń. Już pewnie ktoś tam to napisał w komentarzach. Poradziliśmy sobie z niego, no dobra. No, okej, trudno się mówi. Chodź, chodź, kolego. Chodź, chodź. Zapiszmy przed wyjściem. Tak, on już sobie pewnie poszedł. Nie, dalej ze mną jest. Czego mam odprowadzić aż do tego? Do Rangerów? Póki co to idziemy do willi, spróbujemy pogadać z matką, zobaczymy co tam ma do powiedzenia po uwolnieniu. Nie widać pościgu, wygląda na to, że odpuścili, mówi Ranger. Spokojnie, jesteśmy bezpieczni. To nie potrwa długo. Poza tym będę musiał utykać na obolałych nogach do najbliższej placówki i wezwać pomoc, ale dam sobie radę. Na pewno nie potrzebujesz pomocy? Znam tu kilka miejsc, w których można odpocząć i nabrać sił. No cóż, wiesz lepiej. Dzięki za pomoc. Podzielę się twoim wyczynem z moimi towarzyszami w bazie. Jeśli kiedykolwiek się tam znajdziesz, zapytaj o Jasona. To ja. Teraz muszę iść. I poszedł. Zostawił nas samych. Z mrówkami. No dobra, mrówki, mrówki po mrówkach i poziom. Więc tak, spróbuję się tylko jeszcze uleczyć. Chodź o ciupinkę. Super. Miejmy nadzieję. Nie dane nam było dojść, niestety, nie dane. No dobrze, sala sypialna, plantacja, Plaza de la Sombra. Może sala sypialna, tu gdzie była babcia. Wykonałeś dobrą robotę, sprowadzając naszych ludzi z powrotem. Doskonale. Okej, okay. I tyle, babciu? Pożądalo. Babcia nie chce mi nic więcej powiedzieć, to co ja mogę na to poradzić? No ja mogę, powiedzieć mi, czy ja całą grę spędzę napromieniowany? Ja wyjdę, zejdzie zanim znajdę jakiegoś Radexa. Rada Waya, przepraszam. Dobrze, no dobrze. Co my tu mamy? Ja to wszystko przeszukiwałem. Tu są chyba wszyscy mieszkańcy. Error. Dobra, zanim z tym kimś porozmawiam, to zapiszę grę. Jesteś tutaj zawsze mile widziany. Dzięki. Jakbym nie był sam w swoim domu mile widziany. No dobra, chociaż mamy protagonistę z Fallouta pierwszego, nie? Więc. Oto nasz bohater. Cała willa zawdzięcza ci nasze uratowanie. To był prawdziwy wyczyn, mówi matka. Jak dotarłaś do willi? Droga nie była krótka i była bardzo trudna. Uratowała nas jedność i solidarność, w tym mieszkańcy willi zawsze różnili się od dzikich. Co jeszcze mógłbym zrobić dla willi? Twój ojciec nadal nie wrócił z niewoli. Obawiam się, że ktoś będzie musiał go poszukać. Poza tobą nie ma ochotników. A kto mówi, że jestem ochotnikiem? No dobrze, co się z nim stało po przybyciu do Flagpole? Był przesłuchiwany przez długi czas, a następnie zabrany do dużego miasta zwanego Phoenix. Nie wiem nic więcej. Czy mogę zadać delikatne pytanie? Oczywiście, ponieważ mogę być z tobą szczera. Dlaczego reszta świata została ukryta przed wieśniakami? Udało mi się odwiedzić różne niezwykłe miejsce i było to nieoczekiwane doświadczenie. No, spójrz na willę. Kiedy założyciel sprowadził tu ludzi, było tu pustkowie bez życia.
Nasi przodkowie poświęcili całe swoje życie, aby przynajmniej coś jadalnego mogło tu rosnąć. Udało im się to tylko dzięki wierze w przymierze założyciela. Pracujecie dla dobra wspólnoty, dzielcie się tym, co zdobyliście ze wszystkimi i nie wpuszczajcie obcych. Powiedz mi, czy jest wiele takich miejsc na zewnątrz willi, gdzie kwitną ogrody i ludzie dbają o siebie nawzajem? W takim razie nie możemy się niczego nauczyć od reszty świata. Świat się zmienia. Czy uważasz, że willa nie potrzebuje zmian? A jakie zmiany mogłyby tu nastąpić? Uprawiaj zbiory i dziel się nimi z dosłownie wszystkimi. To jedyna zmiana, jaka może nastąpić w naszej społeczności. Oczywiście czasami potrzebujemy rzeczy z zewnątrz, ale zawsze można je wymienić na nasze owoce. Nie zapełniaj głowy niepotrzebnymi myślami. Świat zewnętrzny zbłądził i podąża złą ścieżką. Któregoś dnia skończy nad przepaścią. Ciekawe, że cię spotkałem. Jak byłaś traktowana w kolonii? Tamtejsi ludzie zmusili mnie do pracy, ale potraktowano mnie protekcjonalnie, ponieważ jestem kobietą. Tego samego nie można powiedzieć o mężczyznach. Czasami używali ich z ekstremalnym okrucieństwem. Jednak oni też nie chcieli stracić siły roboczej, więc zajmowali się głównie zastraszaniem niewolników. A co ze zwykłymi mieszkańcami miasta? Koloniści próbowali ze mną rozmawiać. Myślę, że oni sami nie są w szczególnie dobrej sytuacji z powodu wysokich podatków. Nic dziwnego, że nawet rodzinny wisiorek odziedziczony po mojej babci został mi odebrany. Chociaż nie ma to żadnej wartości dla kolonistów. Dlaczego ktoś miałby chcieć twojego wisiorka? Cóż, powiedział, że dostanie za niego ładne kapsle od barmana. Wątpię, czy był wart przynajmniej 1,5 kapsla. Przykro mi to słyszeć. Mam nadzieję, że strażnik dostanie to, na co zasługuje. Kurczę, może w takim razie u tego barmana będziemy w stanie się zapytać we Flagpool, czy nie ma tego wisiorka. Piszę to sobie. Czemu nie? No dobrze, co jeszcze mogę zrobić dla willi? To już wszystko wiemy. Okej, to już wszystko wiemy. Dobra. Czy w takim razie zaktualizowały nam się zadania w willi? Nie. Czy ja mogę tutaj z kimś jeszcze porozmawiać? Tak. Witam naszego wybawcę. Jak się masz? Świetnie. Bywaj. Czekaj. Może proszę o wiele, ale znowu potrzebujemy twojej pomocy. Jakiego rodzaju? Tu chodzi o twojego starego przyjaciela Chrisa. Czy wiesz, że ten mały wąż ukrywał się w piwnicach podczas nalotu? Podczas gdy my walczyliśmy z najeźdźcami i znosiliśmy upokorzenie, ten zdrajca nawet nie zamierzał nam pomóc. I uciekł? Na to wygląda. Z pewnością ukrywa się jak ostatnio. Znajdź go i przyprowadź z powrotem. Musi odpowiedzieć przed Radą Wspólnoty. To bardzo ważne. Dobrze, poszukam go. Okej, czyli teraz oficjalnie mamy jakieś zadanie. Tak, znajdź Chrisa. Prawdopodobnie gdzieś się ukrywa. A, pytanie, czy w willi... Dobra, zerknę tylko szybko w stodole, czego nie ma. Sancho, Hugo. No nie ma go w stodole. Dobra. Okej. No to chyba będziemy teraz lecieć do Garage City, moi drodzy. I w Garage City zajmiemy się eskortą Eugena do Rangersów, tak mi się wydaje. I zobaczymy, co to się dalej będzie działo. A tymczasem ja wam bardzo dziękuję za towarzystwo przy dzisiejszej przygodzie i mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak było, to gorąco zachęcam do tego, żeby zostawić pod tym odcinkiem łapkę w górę, co z pewnością sprawi mi wiele radości. Jeżeli natomiast śledzicie mnie już od jakiegoś czasu, albo to jest pierwszy film na moim kanale, który oglądacie i spodobało wam się to, w jaki sposób prowadzę narrację, to gorąco zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Dzięki temu nie przegapicie już kolejnych odcinków, które opublikuję, a ja będę miał szansę dostać się do potencjalnych nowych widzów, a tym samym rozwinąć bardziej mój kanał. Serdecznie wam dziękuję i żegnam się już. Do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.